Szanowni Państwo, jeżeli jesteśmy już wszyscy, to w takim razie rozpoczynamy posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw katastrofy tragedii smoleńskiej. Głównym punktem naszego dzisiejszego posiedzenia, który jest zapowiedziany, jest prezentacja rekonstrukcji samego miejsca tragedii. Przy czym chciałem od razu zaznaczyć, że to jest pewna forma wstępna, która będzie rozwijana i która jest poddana zespołowi specjalnie do analizy po to, żeby uwzględnić w dalszych pracach nasze obecne uwagi. A więc nie jest to formuła zakończona. Na pewno będzie rozwijana w zależności od tego, jakie kwestie Państwo uznają za słuszne wskazać. W tej formule, którą Państwo dzisiaj prowadzicie, będzie dostępna na stronie internetowej zespołu od początku przyszłego tygodnia, czyli od przyszłego wtorku. Ale jest otwarta na wszystkie zmiany, więc ta dyskusja, którą mam nadzieję będziemy mogli odbyć, ma na celu także formułowanie bezpośrednich korekt, uzupełnień tej prezentacji. W takim razie to jest główny temat, ale jeśli Państwo będą interesowały także wyniki spotkań, które odbyliśmy wraz z profesorami Winiętą i Nowaczykiem w Kanadzie i także moich osobnych spotkań w Chicago, to też jestem do Państwa dyspozycji, bo wczoraj z tego wyjazdu wróciłem. W takim razie bardzo proszę, jeśli nie ma innych kwestii, o uruchomienie prezentacji. Chyba trzeba by światło na chwileczkę zgasić, bo wtedy to będzie lepiej. Bardzo dziękujemy, a panu Skurzyńskiemu to powiem.
Tutaj Państwo widzicie schemat całości terenu katastrofy, gdzie są rozrzucone szczątki. Ten punkt oznacza miejsce, w którym w danym momencie znajduje się osoba, która ogląda miejsce katastrofy. Można przy pomocy klawiszy podejść do każdej części, to za chwileczkę zostanie pokazane, i obejrzeć ją z każdej ze stron, a także wyświetlić zdjęcia, które ją, które tę część pokazują. Wraz z opisem stanu tej części. Teraz podchodzimy do resztek kokpitu. Oglądamy go z kilku stron. I rozwijamy zdjęcia tej części na miejscu katastrofy. To jest jeden z słów.
Żeby nie można było zobaczyć, iż ten kadłub wywinięty w powietrzu spadł odwrócony, a nie przesuwał się po ziemi. Drugą część burty. O, widzicie Państwo, widać na przestrzał, można zobaczyć drugą stronę, nic nie przeszkadza wzrokowi, nie zatrzymuje wzroku. Nie ma nic w środku,
a to jest część technologiczna, która powinna być wypełniona różnorodnymi częściami. O, to jest druga wódka, wywinięta na zewnątrz. Gdyby je złożyć, one się zamykają i tworzą pełen kanał.
punktem jest znaczy do wieści. I pokażę znowu z tej strony. Tylko ich częściowy dobór. Jeśli chodzi o zdjęcia, one będą uzupełnione tak, żebyście Państwo mogli dysponować oglądem wszystkich, które zespół dotychczas zgromadził. To była tylko ich skromna prezentacja. Jest to połączenie pewnej rekonstrukcji multimedialnej z zebranymi zdjęciami, pozwalający no także na pewnego rodzaju zorientowanie się w całości terenu katastrofy i kształcie tych części, które można zidentyfikować.
Tyle z naszej strony. Otwieram dyskusję, uwagi, refleksje, prośbę o zmiany. Wszystko. Pan Zagorski. Proszę Państwa, taka techniczna uwaga a propos tej prezentacji. Tutaj na pierwszym elementie, który widzieliśmy, na którym się skupiła, była skrzynka. Bardzo dobrze by było wprowadzić do prezentacji schemat, gdzie ona była w samolocie fizycznym umiejscowiona, ponieważ to, co widzieliśmy tutaj, szczególnie specyficzne obrócenie się części kadłuba do przodu. Może Państwo wspomnieć, jak dziwnie zachowywał się rozrzut części względem tego elementu. Znaczy ten element jest umieszczony akurat w tylnej części ogonowej. To ta skrzynka jest umieszczona w tylnej części ogonowej, w tak zwanym punkcie pomiędzy sterem pionowym i ustawieniem pionowym jest specjalna gondola, tak myślę, że na tego typu niewielu ludzi proszę zwrócić uwagę, jaka olbrzymia odległość dzieli tą skrzynkę z tego elementu, teoretycznie ona powinna być znajdować. Więc dobrze by było, żeby tak schemat mógł się w tym filmie pojawić. Drugim takim elementem, który tutaj jest pokazany na część kadłubów filmienia, proszę zwrócić uwagę, że może proszę, na zdjęcia... Przepraszam, emocji. Panie Bartku, być może nie pan to uruchomi tak, żeby wraz z pana opowieścią i analizą można było, żebyśmy mogli oglądać to za te części, które pan przywołuje. Może pan coś uczekać? Nie, 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 to będzie moje gorące uwagi, że tak pan to będzie. Myślę, że z panem się nie było. Więc wróćmy do tej skrzynki i pokażmy tą część, którą zakończyłam. Skrzynkę. Zacznijmy od tej skrzynki. Proszę zwrócić uwagę, że ta część, właśnie to co mija, ten element tylnej części kadłuba, to jest miejsce, w którym ona powinna się znajdować fizycznie przed katastrofą. A została wyrzucona. A została znacznie wcześniej wyrzucona. W związku z tego to jest na samym jakby początku. Pierwszą rzeczą, którą widział Sławomir Wiśniewski jest skrzynka, a dopiero dalej były elementy miejsca, w którym ta skrzynka była umocowana. I teraz wracając dalej do tego słynnego kadłuba wybuchniętego, że tak się wyrażę, tej blaty, zaraz miniętej. Jeżeli możemy tam podejść i zaprezentować to zdjęcie, może nie samą prezentację, tylko zdjęcie. Nie pana trzyma, nie pan poprzednie zdjęcie. Tak. Bo ono pokazuje, proszę, że to jest wybuchnięte. Proszę zwrócić uwagę na to drugie zdjęcie, gdzie było widać ten taki przestrzał z konstrukcją wzmacniającą. Dalej można. Nie. O, mniej więcej. O, proszę Państwa, tutaj Państwo widzicie tak zwane wzmocnienie węglowe pomiędzy poszczególnymi przedziałami, że tak powiem, kadłuba. Kadłub nie jest tylko jedną rurą z jednego kawałka materiału. I proszę zwrócić uwagę, że tu nie widać tej części, która jest tą częścią najbardziej bliską nas, czyli początkiem blachy, nie widać podstawowych elementów, które powinny się tutaj gdzieś znajdować. To znaczy, to zdjęcie być może jest tak słabe, ale nie widać tu żadnego elementu dotyczącego wygłuszenia materiałowego. Nie ma. Jest po prostu pozbawiony wszelkich elementów tak zwanej, no, nazwę to tapicerki wewnętrznej i po prostu tego nie ma. To jest zastanawiające, gdzie te elementy się podziały. Trudno tutaj jest powiedzieć, to zdjęcie oczywiście było zrobione, bo to zdjęcie jest wielokrotnie pokazywane, ale nie wiemy dokładnie nic na temat czasu jego wykonania, ile to w każdym razie powinno się do 13 roku pojawić. I teraz jeśli możemy jeszcze przejść do centrokłada, a szczególnie tych skrzydeł, tych fragmentów centrokłada obróconych do góry nogami. Tak.
pokażmy zdjęcie, no tam widać te koła przerzucone, tak? Proszę zwrócić uwagę, tu jest dobre takie ujęcie pokazane, znaczy to jest oczywiście rekonstrukcja, ona nie jest dokładna. Gdyby można było pokazać zdjęcia, pewnie nie ma z podobnej perspektywy. Wszystkie, jeżeli możemy. O, proszę, widząc, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, tu jest, to są klapy. Ich pozycja została opisana jako 36 stopni. Pozycja, którą używa się do tak zwanego manewru zajścia. To znaczy końcowym elementem, kiedy samolot powinien zetknąć się z kołami przy odpowiedniej prędkości z płytą lotniska, jest ustawienie na 40, ponad 40 stopni, 42 czy 47, nie pamiętam dokładnie. Tutaj jest pozycja 36, tak została opisana w raporcie MAR. To znaczy mniej więcej tyle, że samolot przy tej prędkości, którą rozbijał, przy tym ułożeniu, nie był ostatecznie gotowy do zetknięcia się z powierzchnią Ziemi, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, ale jest tak zwany efekt oddziaływania bliskości Ziemi na układy płata. Bardzo istotnym tutaj elementem jest właśnie w ostatniej fazie, żeby zmniejszyć gwałtownie tak zwany efekt przyziemienia, czyli uderzenia podwozia o płytę, jest cały element, który powoduje, że w odpowiednim momencie pilot musi z wyprzedzeniem wypuścić te klapy do maksymalnego ustawienia razem z przygotowaniem podwozia. I teraz proszę Państwa, proszę pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj nie chciałbym wybiegać, no może inni te prace przeprowadzą i wtedy się ujawnimy. Proszę pamiętać, że jest w kołach, jest według relacji jednego z pilotów, są umieszczone czujniki, tak zwanego czujniki wymuszonego ustawienia do hamowania. Tak bym to nazwał. Czyli w momencie, kiedy samolot powinien mieć ustawione klapy na 40 par stopni, powinny zostać aktywowane czujniki podwozia, które w momencie, kiedy się stykają z tym podwoziem, wysuwają elementy tak zwanego hamulca aerodynamicznego, którego tutaj, no, on powinien być jako płyta taka wysunięta na dole, zakrywająca część tej klapy, no, mniej więcej. Tutaj nie widać. I dobrze by było również przy tej prezentacji ten schemat tego skrzydła pokazać, ponieważ jest wiele elementów, które przy badaniu tej katastrofy powinno się uwzględnić. Mamy bardzo mało, jeśli chodzi o możliwość skonfrontowania szczegółów konstrukcyjnych co do zasad i schematów i jak gdyby tego, co założył konstruktor, działania na poszczególnych procedur, które są zautomatyzowane w samolocie. Niestety tu jest pewien problem, ponieważ pojawia się, zgodnie z tym, co opowiadał pilot tegoż samolotu, który odszedł z boku wcześniej, jeden z wywiadów radiowych, wynika z tego, że zetknięcie się podwozia, i teraz nie wiemy, czy musi być to jednego z par kolegi, według mnie powinny być, w większości samolotów jest tak, że jedna para goleni, jeżeli dotknie, nie powinna wymusić użycia hamulca aerodynamicznego. To powoduje gwałtowne zerwanie skrót powietrza i jak gdyby zanik siły nośnej na sporej długości płata. I tu, ponieważ nie widać działania tych elementów w skrzynkach, w odczytach skrzynek ATM, które zostały udostępnione przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czyli z Polską Komisją Millera, a także nie ma tych elementów działania tych komisji MAR. Dziwne to jest, ponieważ są to jedne z ważniejszych elementów pozwalających na zdecydowanie, w jakimi momentach,
czy prawidłowo funkcjonuje automatyka zwalniania samolotu i schodzenia po torze, ponieważ te płyty wysuwają się w momencie, kiedy pilot potrzebuje szybko, bez zmiany kąta nachylenia płata i całego samolotu, potrzebuje gwałtownie zejść z tak zwaną, zmienić skromność schodzenia, czyli ich wysunięcie powoduje dociśnięcie samolotu, utratę silności bardzo szybko, dociśnięcie samolotu, zwiększenie skromności schodzenia, ale jednocześnie ich wyłączenie gwałtownie wraca tę sytuację, czyli samolot odzyskuje gwałtownie siłę nośną i powinien się unosić. I ponieważ my nie znamy zasady rozmieszczenia i współpracy czujników na goleniach podwozia, chcielibyśmy dojść do tego, jak to funkcjonuje. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma możliwość kontaktu czy skontaktowania z technikami, którzy serwisowali te samolot, bądź w locie, bądź w siłach publicznych naszego państwa, prosiłbym o kontakt, ponieważ jest to bardzo ważna dana, która pozwoliłaby nam rozwikłać problem, dlaczego nie widzimy w trakcie schodzenia na żadnym z okresów nie ma ujętego waszej pracy tych hamulców aerodynamicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodać, że takie konsultacje są w trakcie i myślę, że w ciągu najdalej kilku najbliższych tygodni będziemy mogli odbyć spotkanie zespołu z osobą, no chyba jedną z najbardziej kompetentnych w kwestiach, które pan przed chwilą podejmował. Proszę bardzo. Proszę pan poseł Suski. Ja mam takie pytanie bardziej natury technicznej. Kiedy ta prezentacja będzie dostępna na stronie zespołu? W poniedziałek. W poniedziałek, dziękuję. I druga sprawa, nie widziałem, zwróciłem uwagę, być może jest, albo że nie ma na tej prezentacji, ta część kadłuba, gdzie były widoczne całe szyby. Czy jest też dołączony fragment, kiedy Rosjanie te szyby wybijają? Tak, jest to zdjęcie, jest to zdjęcie zaprezentowane. Dlatego, że to jest jeden z bardzo ważnych elementów dowodów niszczenia. Zgadza się, już na chwilę powtórzę, bo pokażę. Dziękuję. To jest właśnie ta główna część kadłuba, jego burta, tak niszczona. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan Walczyk. Panie przewodniczący, dynamika pokaz tutaj wskazuje na pewnie kierożytowych części. I moje pytanie jest, czy nie czas wrócić, ponieważ nie podjęto od samego początku tych śledztw zarówno ze strony MAP-u, jak i u nas przeprowadzonej Komisji Millera. Wątku możliwości dokonania zamachu. Dlatego, że świadczy to, że taki rozstrząskowany samolot po prostu nie mógł się tak rozlecieć i rozbić o płaszczyznę o ziemię, więc coś musiało być przyczyną tego właśnie, że mamy w takim stanie i taką tragedię. Proszę Państwa, ten materiał, który Państwo, w związku z pytaniem pana Walczaka, czy refleksją pana Walczaka, ten materiał, z którym Państwo mamy tutaj do czynienia,
jest po prostu odwzorowaniem rzeczywistości. To jest odwzorowanie rzeczywistości. Tak wygląda miejsce tragedii w rzeczywistości. Tak wyglądało zaraz po katastrofie, zanim Rosjanie to niszczyli, porządkowali po swojemu, etc. Cały ten obszar to jest około 0,5 hektara. Długość stąd dotąd to jest mniej więcej 165 metrów. Szerokość w najszerszym miejscu to jest mniej więcej 52 metry. Rzeczywiście kolejność rozrzutu i umiejscowienia poszczególnych części musi wzbudzić refleksje, pytania i wątpliwości. Nie ma co do tego, nie ma, no to jest zupełnie oczywiste. Podobnie jak dwie kwestie, na które chcę zwrócić uwagę. Po pierwsze, kształt tej głównej części kadłuba. Powtarzam jeszcze raz, ona jest, leży do góry nogami, wywinięta, spód jest tutaj, tu są burty, środek jest pusty, odarty z całej wewnętrznej tapicerki i ze wszystkich przedmiotów, które tutaj wewnątrz powinny się znajdować. Tutaj widać jeszcze siatkę taką, która się ostała, która dzieli wewnątrz lub bagażowy. I kształt tej części no, musi budzić różnorodne pytania. Nie ma wątpliwości, ona się nie w ten sposób nie znalazła na skutek sunięcia po ziemi. Tak nie było. Ona musiała uzyskać ten kształt na skutek jakichś wydarzeń, które miały miejsce w powietrzu. To raczej wątpliwości nie ulega. Ale czy to ma prowadzić do tych wniosków, które pan sformułował, to powinno być przedmiotem dalszych analiz. Nie ma co do tego, ja nie mam co do tego wątpliwości. Jeszcze raz dziękuję za... Chciałem tutaj zwrócić jeszcze jedną rzecz państwu uwagę. Wróćmy do samego początku katastrofy, do tego elementu, który powinien stanowić kwintesencję ratowania tych, którzy dziś już nie żyją, byli członkami naszych rodzin, naszych przyjaciół. Problem polega na tym, że wszystkie zdjęcia, które dysponujemy, poza liczniki przeciekami, nie pokazują nam miejsc znalezienia poszczególnych elementów ciał, czy w ogóle całych ciał. Również w opisach, co już wcześniej mówiłem, tych, które dostarczyła Rosja, w wielu przypadkach w zakresie stref nie ma prawidłowo wykonanego czynności śledczej, nie ma odmiaru rozrzutu, nie ma też zdjęć dokumentujących zakres w ramach strefy rozłożenia tych ciał. Jest to bardzo trudna sytuacja w tym momencie, ponieważ ciała stanowią również, znając mniej więcej, gdzie mogą się znajdować poszczególne osoby, szczególnie z tych osób z oficjalnej delegacji, pozwalałyby stwierdzić, jak przebiegało rozczłonkowanie tego samolotu. Między innymi na podstawie rozrzutu ciał, tych foteli, które zostały wyrzucone. No i druga, niestety, intrygująca sprawa. Brak w dalszym ciągu wielu sekcji ciał naszych bliskich. Nie ma ich w komplecie jeszcze w prokuraturze. Wiemy, że są poważne zastrzeżenia, udowodnione już co najmniej do jednego ciała. A braki tych elementów w śledztwie polskim są poważnym mankamentem, ponieważ nie pozwalają nam ani potwierdzić, ani wykluczyć momentu, w którym ciała na przykład mogły zetknąć się z ogniem czy z jakimiś siłami ciśnieniowymi. O tym świadczą bardzo często płuca, górne drogi oddechowe, tak przynajmniej medycy sądowi powiedzieli. I brak opisu niektórych, tak jak mogę powiedzieć, opisu tych górnych dróg oddechowych w sekcjach. No nie powiem, o której sekcji mogę powiedzieć, nie wiem, czy mogę.
brak szczegółowego opisu świadczy o, nie nazwę to, poważnej patenie tam prowadzone, brak nadzorowania ze strony polskich służb. Mogę tylko jeszcze zdradzić ze swojej, że tak powiem, pobytu w Moskwie, że w chwili, kiedy identyfikowałem ciało swoje pisemki, nie zająknięto się na temat przeprowadzonych sekcji i nie próbowano ich nawet pokazać w trakcie drugiego przesłuchania. Mogę się tylko domyślać, znaczy moja opinia jest taka, mogę się tylko domyślać, że może ich być brak albo tej sekcji ciała, albo że jest ona w śledztwie rosyjskim głęboko ukryta. Celu nie znam, nie będę się na razie domyślał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jednak uwaga do refleksji pana Zagrodzkiego. Zespół dysponuje zdjęciami pokazującymi rozłożenie niektórych ciał. Niektórych. Prawdopodobnie 12. Ale to nie jest, jak sądzę, rzecz, która mogłaby być publicznie prezentowana, ale do naszych prac, tak powiem, analitycznych rzeczywiście takimi zdjęciami dysponujemy. To tyle takiej informacji. Jeżeli dla kogoś z członków zespołu jest to, będzie to potrzebne dla analiz, to one są dostępne. Proszę bardzo. Proszę. Dzień dobry. Ja mam pytanie wybiegające troszeczkę poza dzisiejsze spotkanie. Tylko proszę go wcisnąć. Będzie proszę. Tak, proszę. Ja mam pytanie wybiegające poza dzisiejsze spotkanie, ale ostatnio w mediach prawicowych była informacja, że jeden z członków załogi JAKA-40, który wcześniej przed samolotem z rządowym wylądował w Smoleńsku, nagrywał przebieg rozmów z wieżą, która tym pilotom nakazała zejście do poziomu 50 metrów. I jest taka informacja, że ta taśma magnetofonowa została przekazana do tego samego Instytutu w Krakowie celem badania rzetelności nagrania. I jeżeli to się zestawi i jeżeli to się okaże, że ta taśma magnetofonowa jest prawdą, to w takim razie, czy pan Edmund Cliff, który tak bardzo się szczycił, że wykradł, wszedł w posiadanie taśm z nagrania z wieży, czy to od początku samego nie było manipulacją i kłamstwem, żeby dać wysokość lotu polewa 100 metrów decyzji odejścia na drugi krąg? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, te informacje, które obecnie się ukazały, są kontynuacją informacji, które znamy od ponad roku. Pan Muś, o jeśli nie, już Muś przekazywał te informacje już ponad rok temu i dotyczą one decyzji czy dyspozycji kontrolerów zwierzy obejmujących zarówno JAKA-40, jak i Tupolewa 154. I rzeczywiście miałyby one, gdyby się potwierdziły, bardzo zasadnicze znaczenie dla odtworzenia przebiegu tej tragedii i potwierdzałyby cały dotychczasowy, zwłaszcza ujawniony po ekspertyzie Instytutu Zena dotyczącej zapisu czarnej skrzynki, przebieg wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem tego spokojnego wyliczania kolejnych przekraczanych progów odległości od Ziemi, zwłaszcza tego spokoju przy schodzeniu, bowiem kazano im zejść do 50 metrów, więc spokojnie to robili, gdyby rzecz została potwierdzona. No liczę na to, że prokuratura nie każe nam czekać drugiego półtora roku na opublikowanie wyników tych badań, tak jak było to w wypadku
czarnej skrzynki, tylko że wcześniej się dowiemy, chociaż musimy sobie uświadomić, że jest to także uzależnione od stopnia nacisku najwyższych przedstawicieli władz wykonawczych w Polsce, takich jak prezydent Rzeczpospolitej, który, jak Państwo wiecie, zareagował dosyć agresywnie na fakt upublicznienia przez prokuraturę ekspertyzy krakowskiej. To rzecz rzadko spotykana, by prezydent zakazywał opublikowania ekspertyzy wyjaśniającej po półtora roku zasadnicze wątpliwości, które były przedmiotem propagandowego ataku na prezydenta, na pilotów, na Wojsko Polskie. Widać, pan prezydent uważał, że ta potwarz upowszechniana przez Rosjan powinna nadal być, tak powiem, publicznie rozszerzana. To zaskakujące zrobić, ale takie zajął. Jeżeli zajmie także podobne i będzie użyje swoich możliwości w wypadku analizy, o której pani mówi, to skutecznie utrudni badanie przyczyn katastrofy. Proszę bardzo. Dzień dobry, Małgorzata Ziomska. Ja mam takie pytanie, czy zespół zajmował się tym, to co było tutaj pokazane na prezentacji, paliły się jakieś fragmenty. Czy zostały wyjaśnione, co to są za fragmenty, które się paliły? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, wiadomo było, że piloci mogą odlecieć na rezerwowe lotnisko, w związku z tym mieli ze sobą określoną ilość paliwa. Czy zostało wyjaśnione, co się stało z tym paliwem, ponieważ no, pokazywane ogniska ognia na miejscu katastrofy są niewspółmierne do ilości paliwa, które się tam powinno napalić. Odnośnie tej prezentacji mam taką uwagę, czy można by było nanieść siatkę odległości na ten w prawym dolnym rogu umieszczony schemat rozłożenia. To jest jedna rzecz i... Czyli te parametry, o których mówiłem, tak? 165 metrów na, tak, dlatego, na 52, tak? Tak, znaczy po prostu siatkę taką, że można było się zorientować, jaka jest odległość między poszczególnymi elementami. I tam jest taki zaznaczony wśród tych punktów z poszczególnymi częściami, jest pod jaśniejszym szarym zaznaczone, nie wiem, miejsce, w którym się znajdowały elementy. Bo w tym, jeżeli na tej... Nie pan mówi. Nie, tam jest taki jaśniejszy punkt. Jaśniejszy. To jest miejsce, w którym w danym momencie jest osoba oglądająca daną część. Nie, wokół tych części, wokół tych punktów pomarańczowych jest taki szary fragment. No czy to jest część, która ten nie. Schematik jakby pan pokazał? Już, jeżeli to, można zgasić światło na tak, tak, to jest... Będzie widać. O ten punkt, tak? A czy mogę prosić o zgaszenie światła na moment? Jest takie pole jaśniejsze, szare. Pole jaśniejsze. Czy to oznacza fragment? Obszar katastrofy. Może jeszcze inaczej. Obszar, na którym rozrzucone są te części. Rozłożone są te części. Rozumiem. A czy poza... Tutaj jest czarna skrzynka. Tutaj są, tu jest śródpłacie. No właśnie, ta siatka metryczna pozwoliłaby sobie uzmysłowić, jakie to są odległości. 165 metrów. I mam pytanie, czy poza tym zaznaczonym na jasno szaro tą przestrzenią, czy znajdowano jakieś elementy, czy fragmenty ciał, czy fragmenty samolotu jeszcze poza tym obszarem? To jest tak, fragmenty samolotu dużo wcześniej przed szosą Kutuzowa. Tu idzie szosa Kutuzowa i w odległości od niej znajdowano także drobne fragmenty samolotu. Czy również na boki w stosunku do tego, do tej przestrzeni i do przodu też? Ja myślę, że to ewentualnie osoby, które tam nie odwiedziały. Nie, znaczy na pewno nie duże części. No tak. Fragment kładki. Ale wszystkie raczej są w tym obrębie. Trochę wcześniej są fragmenty kwadratu. Może też taki schemat. Za to w boku raczej nie. Może też taki pokazany schemat, gdzie te części były i że jeszcze poza tym fragmentem też może być ilustracją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, postaram się to uzupełnić. Proszę, proszę. Tutaj trafił wątek pierwszeństwa z początku, kiedy
całą skrzynkę z lepa. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest to typowa skrzynka. Jest to magnetofon. Tak, nie jest to typowa czarna skrzynka. Jest to magnetofon katastroficzny, który rejestruje tylko tak zwane wymiany rozmów radiowych. O tak to określę. Natomiast problem polega na tym, że pojawiły się informacje, że Instytut Szena będzie miał problemy z odczytaniem. Chciałbym przypomnieć, że firma ATN świadczy mi usługi odczytywania tego typu skrzynek i wydaje się, że nie jest to większym problemem, żeby takiej firmie zlecić pod nadzorem specjalistów przetransponowanie tego materiału, który znajduje się na specyficznym nośniku, no bo nie jest to taśma niestety. I jak gdyby przerzucenie tego na prawidłową kopię. To tyle, co miałem, że tak powiem, w tym zakresie do zwrócenia uwagi Państwu. Dlaczego zwracam uwagę? Ponieważ pojawiają się przekłamania, że jest to czarna skrzynka. Niestety to nie jest w jabłku czarna skrzynka. To jest oddzielne urządzenie. To jest magnetofon do nagrywania wymiany radiowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Chciałam się zapytać, bo również były pewne informacje w prasie, że ten słynny film Coli, czy jak inaczej go ludzie określają, jest w tej chwili analizowany albo rozpatruje się taką możliwość, żeby Instytut w Krakowie poddał go analizie ze względu na to, że nawet sam pan minister kiedyś na spotkaniach pod namiotem na krakowskim przedmieściu mówił, że ten film był analizowany i że prawda, która jest w nim zawarta, nie podlega dyskusji. Natomiast nie można było zanalizować, czy te 3 czy 4 odgłosy są faktycznie odgłosami wystrzałów. I w tej chwili niedawno przeczytałam, że ten film również ma być wysłany do Instytutu w Krakowie celem zbadania w 100% jego prawdziwości albo odrzucenia takiej informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To byłoby miłe rzeczywiście, jeśli chodzi o zapis ścieżki dźwiękowej oraz filmowej. Ona została potwierdzona w badaniach przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, do którego skierował tam to pan prokurator generał Woźniak zaraz po tym dramacie. Jak Państwo zauważyliście, te części zapisu dźwiękowego tego filmu są podkładem tej prezentacji. Są podkładem tej prezentacji. Te części, które nie ulegają wątpliwości. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Mam jeszcze jedno pytanie. Ktoś znajomy jest obecny tam już na miejscu, gdzie miała dojechać nasza delegacja, relacjonował nam, że jest różnica 10-15 minut czasu między tym, co on uznał za moment, kiedy się to stało, a zgłoszonym ostatecznie momentem tej katastrofy. Czy to było też wyjaśnione? Dziękuję. Proszę, wielokrotnie o tym mówiliśmy i zwracaliśmy na to uwagę. Kwestia precyzyjnego czasu katastrofy do dzisiaj stoi pod pewnym znakiem zapytania. Dlatego, że faktycznie pierwotne stanowisko rosyjskie, które było też upowszechniane w Polsce przynajmniej przez 3 tygodnie, mówiło o tym, że katastrofa nastąpiła o godzinie 8:10:56. Taka była też wpisana dokładna, precyzyjna informacja w świadectwach zgonu. Tych, którzy w tej katastrofie polegli. Tymczasem już wieczorem, w nocy z 10 na 11 kwietnia podczas narady prokuratorów polskich i rosyjskich została ustalona jako dokładny moment katastrofy godzina 10:08:40, później uszczegółowiona na 10:08:41, którą to
który to moment się przyjmuje po dzień dzisiejszy jako moment katastrofy, zarówno w raporcie Maku, w raporcie pana Millera i w zapisach czarnych skrzynek. Tak wygląda ten stan rzeczy. Nigdy ta rozbieżność do końca nie została wyjaśniona. Rozumiecie państwo, że ona oznacza, iż albo dane rosyjskie były i powtarzane przez instytucje państwowe, m.in. przez polskie, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przez pierwsze 3 tygodnie, przez pana premiera Donalda Tuska i inne osoby na najwyższych szczeblach państwowych, więc albo te dane były po prostu fałszywe, po prostu sfałszowane, no albo wiele osób tę tragedię przeżyło, jedno swoje. Ale ta sprawa nigdy nie została do końca rozstrzygnięta. Proszę Państwa, jeżeli nie ma pan Walczak jeszcze, tak? Proszę bardzo, jeżeli będzie więcej pytań, to na tym skończymy. Panie Przewodniczący, w imieniu Komitetu Katyńskiego, mojej części rodzin, przyjaciół, ofiar, kolegów Smańskich, chciałbym podziękować za Państwa pracę, za Państwa ponieważ Państwa działania, jeśli działania zespołu od samego początku, działają, wpływają, mobilizują na prokuraturę i zostaną ścigane w naszym państwie. Myślę, że nie działania tego zespołu i Państwa postawa, determinacja w tej materii, to dawno już by zamieszono z polityką. Dziękuję serdecznie. Najmocniej dziękuję. Do Prawa i Sprawiedliwości. Bo tylko można je czytać. Proszę Państwa, dziękuję najmocniej za obecność. Chcę powtórzyć jeszcze raz. Od poniedziałku prezentacja w tym zakresie będzie dostępna dla wszystkich internautów w Polsce i będzie mogła być także na podstawie ich uwag, o których zgłaszanie do zespołu. Proszę, modyfikowana, rozszerzana, uzupełniana i poprawiana tak, abyśmy, tak powiem, w jak największym zakresie mogli zrekonstruować to, co naprawdę się wydarzyło pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Dziękuję bardzo.